Hejo, cześć, witać pana was z nowej serii kanału z gry Playdead's Inside. Jest to od firmy Playdead. Jest to gra podobna do Limbo. Jak wiecie, kiedyś robiłem serię z gry Limbo. Jest to o chłopcu, który w czyśćcu wylądował i szedł przez takie różne miejsca chore. I na koniec znalazł swoją siostrę. I podobno te dwie gry są połączone. Nie wiem, czy one są od tej samej, do tego samego producenta. I od tej samej firmy, co to robiła. Więc tak, chciałem od dłuższego czasu już pograć w tę grę. No była jakiś czas temu za darmo na Epic Games Store. Epic Games Store fajnie jest, bo dużo fajnych termowych gier daje. Tak jak ostatnio wszystkie części Batmana. I tak, więc zaczniemy sobie z tego serii. Odcinki będą trwały jakoś po pół godziny, będą jakieś 4-5 odcinków. Ponieważ gra tylko trwała około 2 godzin. Więc zacznijmy Inside. Jesteśmy chłopcem, który... nie wiem... co tu robi? Czemu gra się strzałkami? Poczekajcie sekundę. Okej, ustawienia były zrobione, że trzeba strzałkami grać. Ja nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby grać strzałkami. Więc tak, idziemy przez mroczny las. Nie wiem, dokąd on nas prowadzi. Dokądś na pewno. Już o czym się bał. Ja szłem kilka razy po takich tych. Myślałem, że umrę. Taka prawda jest po prostu. What the fuck? No to jest jakaś zabroniona strefa, co to... co to za ludzie? Gdzie my jesteśmy? Co to jest? Ja widziałem jakoś krótkie klipy tylko na YouTube z tej gry, ale nigdy nie oglądałem całej, ponieważ sam chcę ją przejść. Co, jakieś badania robią tutaj? Co to jest? Oni maski jakieś jeszcze mają, o Jezu, jakie to jest creepy. On szuka. Wie, że ktoś tu jest. Albo prostokopo się przejść. Ale to jest strasznie creepy. Co to jest? Co to są za komory jakieś? Cyklon B. Jeżeli nie wiecie, co to jest, piszcie w internecie. Jezu. I lodówka. Dobra. Nie wiem, czemu zrobiłem tego od razu, bo zobaczyłem, że jest mur. I mówię, nie wejdę. Normalnie. Sama czekają. Nie wiem, czy teraz iść. O, czy dokładnie jak to przejedzie. Ale nie, my się wkradamy do nich, czy my uciekamy od nich? Bo dziwnie, że oni w lesie takie coś mają. Ten dzieciak też jest hardcore, skacze, kurwa, ze skał. Ale to już mnie dziwi strasznie, interesuje też. Co tu się dzieje? A, pewnie to muszę zsunąć na dół. Tak. Tak, jak się grało w tego, w Limbo, to się wie, co się w takich grach robi. To są gry takie z łamigłówkami, po prostu trzeba dużo myśleć. Co tutaj zrobić? O Jezu. Jakiś wodospad tutaj jest? Wygląda tak. O, blied! O Jezu, jak ja się wystraszyłem. Myślałem, że już coś zjebałem. O Jezus Maria. Całe serce, nie? O Boże. Ale gra jest ładnie, podoba mi się taki styl tej gry. Ale to jakby oni wiedzieli. Albo po prostu oni... helikopter może leć. Albo oni po prostu próbują... nie chcę, żeby ktoś powiedział o tym
eksperymencie, można powiedzieć, nie wiem, dla świata po prostu. Bo to oni pewnie robią jakiś eksperyment, jak mają jakieś takie dziwne komory i... O, o chłopcze, biegnij! Gonią go! Jak mają takie dziwne komory... Uspali mnie! What? Tak miało być, czy nie? Nie, nie miało być. Okej. Okay. Okej, okay, nie miało być, że mnie uspiają. Okej. Okay. Zapamiętam to sobie. Może ja muszę się tu schować, pod tym i tym. Dokładnie. Główka pracuje. Oni mnie szukają teraz. Jezus Maria, jakie to było. Myślałem, że chuj, uśpią mnie, przyniosą mnie gdzieś, ale nie mogą mnie złapać, jak najwyraźniej. Ale co oni ukrywają, to mnie interesuje. Oczywiście dowiemy się. Goni nas! Oj, o Boże! Biegnij, chłopcze! Utopił nas! Znaczy tak, myślałem, że będę musiał przeskoczyć, ale mówię, zobaczymy co się stanie, jeżeli nie przeskoczę. On próbował nas... On utopił nas! O, kamper. Ło, bled! Goni nas teraz dwóch, chyba ten jeden makar... Ten jeden... Ma broń, widziałem, widziałem! Tam jeszcze i... Gonił nas! O Jezus! Sorry ludzie, ale no kurwa zawało dostaję przy takim czymś, nie? Oni tam się patrzą, o Boże, Jezus Maria, moje serce, kurwa, na zawał zejdę jeszcze podczas tej serii. Dobra, tu muszę płynąć głębiej, żeby mnie nie widzieli. Już, już. Czy to są za chore pojeby? Czemu oni go zabić chcą? Ten go utopił, tutaj psy go gonią. W takich momentach, jak mnie ktoś, ktoś goni, mam, wiem, że muszę szybko uciec. Boże, jakiego ja zawału dostaję. Co to jest? Coś świnie. No, świnki. Martwe. Chyba Steve z Minecrafta to był. Ale to creepy wygląda, ja. Jesus Christ. W ogóle ogarnąłem, że taki świetny monitor muszę umyć. Czy my idziemy? Bo my idziemy cały czas prosto. Więc myślę... Czemu ta trasa do tego miejsca jest tak łatwa? Pole tej kukurydzy? Widzę, jakie to jest creepy. Zaraz mi kurwa ktoś jeszcze z pola kukurydzy wyskoczy. No chyba na zawał padł. Już się okaże, że wykrakałem. Tam jakieś... Co to są te małe takie główienka? Co to jest? Kurczaki! O Jezu, kurczaczki! Jakie słodkie. Nie mówię, co to jest? Mówię, widzę jakieś żółte kulki za mną idą, ale mówię, nie mogą to być kurczaki. A to kurczaczki małe. Myślałem, że to jakieś kule magnetyczne, które moją lokalizację im pokażą i... O Boże! A co tu się stało? Ile tu martwych świn leży? I te kurczaki małe tu chodzą tak. Co tu się dzieje? Czy to cywilizacja jakoś umiera? Czy o co chodzi? Jesteśmy tutaj. Jeban. Okej, nie mogę z tym nic zrobić. Może muszę generator włączyć.
Ale mnie interesuje, do czego to jest generator. Okej, to przerabia coś. Czy ja muszę coś do środka tu wsadzić, żeby to zwaliło te... No. Ten stack tego. Nie mów mi, że kurczaki mam do tego użyć. O Jezu, ile was jest, jakie słodkie kurczaczki. Patrzcie. Tak, muszę użyć tych kurczaków. I ten jeden z tyłu. Chodźcie. Tak, nie, to jest zło. Tam idźcie. Muszę jak najdalej je to co zaprowadzić. Tu muszę coś postawić, no to jest pewne. Zachęcę je tutaj. To też bardzo. Jeszcze ten mały jeden na koniec. Mi się szkoda tych kurczaków robi, Jezu. Ludzie, serce miejcie. Szyją! Jeden nie. Jezu. Ale tak oto przeżyło większość, oprócz jednego, Jezu, jak szkoda tego jednego teraz. Kto to w ogóle takie pomysły robi do gier? Co te kurczaki ci zrobiły, małe? Aż mi szkoda ich się zrobiło. Takie malutkie świnie, wszystkie umarły, one malutkie takie. Kuźwa tutaj siedzą i kurwa przychodzi mały chłopak i zaczyna nimi rzucać. Nie. Skok wiary. Na świnie. Altair by się nie powstydził. Ale czemu tu tyle świnie z martwych? No nie, muszę to teraz przewieźć tu. To jest chore. I to malutkie kurczaczki. No prawie szkoda. Wiem, będziecie myśleć, kurwa co ty przewolewasz małe kurczaczki w grze. Słuchajcie, one są małe i słodkie. Ja lubię małe kurczaczki, dobrze? Bagno. Co to jest? Bagno. Kruz. O Jezu. Jak ruchome piaski, bo... Myślałem, że to ruchome piaski przez chwilę. No i ja się pytam, gdzie on podąża cały czas? Tam piramidy, kurwa. Z tyłu są. Jezu, już robaki z tych kurwa świń wychodzą, czyli to już od długiego czasu tak leży. Co ty chcesz ode mnie? Jezus Maria! Czemu ona żyje, ta świnia? Ja tego w ogóle nie rozumiem. Tu ludzie są. Ale co z tymi ludźmi jest nie tak? Wiedziałem. To się jest podobne jak w tym, jak w Limbo. A, do tej lampy muszę podskoczyć. Ale Boże, to jest świnie. Co to jest za chore gówno? Co? Ja steruję nimi? Co to jest?
Co to było za chore gówno? Sorry, ale... To jak w Limbo, pamiętacie jak on tego robaka w głowę dostał i... Znaczy... Nie było tak, że my sterowaliśmy... Znaczy my sterowaliśmy dalej tym chłopcem, ale ten robak próbował nas sabotażować, żebyśmy po prostu się zabili. Żebyśmy zginęli. A tutaj... Jakaś plaga kurwa robaków. Jakaś plaga, nie wiadomo co, zabija zwierzęta i ci ludzie po prostu... Można ich kontrolować przez takim... Co się... What the fuck? I ta świnia biedna. Ja nie lubię, jak zwierzętom się dzieje dużo krzywdy. Chyba nikt nie lubi. O, dzień się robi. Koloru trochę będzie. No jak apokalipsa to wygląda, tu wszystko rozwalone. A może my szukamy... Powiedzi, dlaczego to taka ta apokalipsa zrobiła? Reszta ich stoi tam. Tak nie... Nie są to z ciężarówki może tych złych. Nie ma i ludzi biorą. Jezu. Jakieś chore dźwięki wydaje. Ogólnie według mnie całe to jest chore jakieś. Jezus, aż się boję w to grać czasem, nie? Teraz. To jest chore. I taki mały... I znowu mały chłopiec. Który szuka czegoś. Tak jak wtedy szukał swojej siostry w Limbo. Teraz... Kurczaczki! Zrób kurwa coś dla kurczaczków, to jak ja cię zabiję. Kurczaczki, co... Bo chyba kurwa były ptaki, nie kurczaczki. Kurczaki? Nie wiem czy latają. Tu będzie trzeba ten safe na dół zwalić. Pewnie na górę będę mógł wejść i go zwalić. Tak. Ale to pewnie mam jakoś móc wejść na górę? Zobaczmy co jest wyżej. No tak jak mówiłem. To ja będę musiał wskoczyć tu. Potem tam. Chyba wiem jak. Muszę to obrócić tak. Kurwa. Jak to się nie da obrócić tego tak? Czuł się, że właśnie. Okej, powiedzmy obrócimy to tak. Najgorsze jest to, jak to wyżej podniesiemy, to to jakoś nie może dalej się obracać. Może jeżeli na to wskoczymy. Starczyło. Mój Jezus. Jakieś ptaki kurwa, albo kurczaki kurwa. Wydaje dźwięki jak te kurczaki. Czy ja bym się bał na takich dwóch deskach stać? Mój Jezus. No i umarłem. Trzeba szybko reaction robić. A, jestem tu. Dobrze, że odtąd był checkpoint, ja nie musiałem jakoś nie wiadomo ile robić. No, zejdź na dół. Chłopie. Jakaś opuszczona fabryka, przy tym stoi dziel, gdzie stoją jacyś ludzie w ogóle. Pętane gówno. My jakąś dziurę w ziemi zrobiliśmy, bo ten chłopak wie oczywiście gdzie jest wszystko. I tu jest jakiś młotek. What?
Jeśli mnie ta gra kurwa straszy, nie? Jeden musi stać tu, a drugi musi stać tam. No najwyraźniej. Ten musi tu, a ten musi tam. Okej. Interesuje. W jaki sposób tamtego kontrolować? Bo tu chyba nic nie ma, tam jest przejście. Ale tu jest światełko jakieś się pali. Co tu jest? O! Chyba secret jakiś. Może za te secrety jakieś te? Coś się blokowuje, jakieś skończenia, chuj. Bo tutaj jakoś nie mogę sobie wyobrazić, żebym dostał kurwa... czapkę ufolutkę. Okej, bro. Teraz chyba rozumiem. Ta. Otwórz to. I teraz powinno być to może możliwe, żeby oni tak jak będą ustawieni. Nie, no tamtym biegiem w tamtą stronę, no co tak piciur. Jak to kurwa zrobić? Tak samo odległość, tylko że... Jakoś mi się uda. Nie, to sobie małe cięcie i co zrobię po prostu. Żeby nie zanudzać. Musi usyć na tamtym. A tamten musi usyć na tym, co tu jest. Okej, okay. Tak myślę. Nie jestem pewien. No nie! Może tego zostawimy tu? Nie, bo on stał tam. Oni się zawsze spotykają w jednym miejscu. Nie, no to chyba nie będzie miało za dużego sensu. A jednak... Takie coś ma sens. Żebym tego się nie okazał. Żeby sobie było trzeba zamknąć i poprowadzić. Nie rozmawiajmy o tym. Jesteśmy teraz w metro. 2363. Redux. Last Light. Exodus. Muszę i tak jeszcze w Exodusa zagrać. Muszę najpierw go kupić. Jeszcze go na dnie. Będę próbował szukać tych znajdziek w ciągu gry. A jak nie, to po prostu zbiorę je potem i może zrobię bonusowy odcinek, gdzie pokażę na przykład inne zakończenie. Chuj by to, co się dostaje za to. Okej, okay, tu zjeżdżam i... Wiemy, że tu jest secret. Więc jednak umieranie nie jest już takie złe. Powiedział martwy chłopak.
the fuck? Mam się złapać o tą drabinkę? Czy mam coś wziąć i z tym zjechać? Nie no, to chyba nie mogę niczego wziąć. Bo tam nie doskoczę. Okej, ginę. Wiemy to. Po raz trzeci już. Ludzie się uczą na błędach. No tam doskoczyć, tak? No ale jak? Mogę coś z sobą wziąć stąd? Deskę? No nie. A może tam coś jest, co mogę sobie wziąć? Czemu w ogóle tak szybko się dzieje? Nic nie mnie zastanawia. Tu jeszcze pada, tam nie pada. Nie no, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Okej. Czyli muszę albo na dół zejść, bo tam jest drabinka, widziałem. Tylko w jaki kurwa sposób mam się złapać? To mnie bardzo zastanawia. Albo mam tam doskoczyć. Co jest dla człowieka. Madafaka. Nie wiem, naprawdę, nie wiem. Spróbuję jeszcze raz. Okej, można tam doskoczyć, naprawdę. Okej. Zaraz do was wrócę. Pomyślę, co, jak to mam niby zrobić, bo nie mam pojęcia w ogóle, nie? Więc wróciłem. Będę szczery, sprawdziłem na YouTubie. No muszę doskoczyć po prostu do tej rury tam. Ale on wcześniej mi się nie złapał, nawet jeżeli byłem blisko i tam idą ludzie, którzy bardzo dziwnie idą i to jest straszne. Ptaki. To jednak były chyba wtedy ptaki. Bo nie sądzę, że małe kurczaki umieją pływać, chciałem powiedzieć, latać. Ujesz. Chłopie. Jesteśmy w jakimś miejscu, jesteśmy w jakiejś fabryce. To wiem. Uj, kurwa mać. Zawał. Mówię, zawału dostanę. Okej. Okay. Jezu, co to tak? Czemu oni tak idą? Jaka synchronizacja jest między nimi? Nie patrzcie się na mnie, tylko wyrywam deski tutaj w waszej fabryce. No, w ogóle nie wszystko. Wszystko jest dobrze. Idź pan. Szczurek. Szczurinio. Ten zratatuje. Okej, muszę po prostu tu przenieść. Myślałem, że będę może mógł to zrobić tak, że będę siedział na tym końcu, się obrócę i to będzie spadało i ja zaskoczę. Okej. Co to są za maszyny? Maszyny zniszczenia. Jacyś ludzie martwi. Albo chuj wie co z nimi jest, nie tak? Może zostali zabici przez te maszyny. Porwało mnie. Ale my ludzie skończymy tutaj ten odcinek. W następnym odcinku dowiem się, co się dalej kryje w tej fabryce, w tym dziwnym świecie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie. I kolejny odcinek powinien pojawić się jutro, więc widzimy się w następnym odcinku. Na razie.